Cześć, witajcie. Dzień dobry, moi drodzy. Ja dzisiaj witam z domu, dlatego że jeszcze się urlopuję. To jest co prawda końcówka urlopu, ale jeszcze kawałek mam. To szybko lećmy, żeby Jackowi urlopu nie odbierać. Zanadto Vivo, jak zwykle Vivo nas nie zawiodło i całkiem sporo rzeczy pokazało. Modele S15 i w S15 Pro to są dwa pierwsze, o których chcieliśmy Wam dzisiaj powiedzieć. Smartfony właściwie wyglądające bardzo podobnie do tego, co Vivo do tej pory prezentowało. Nie spodziewajcie się niczego nowego. One są takie między Vivo a Oppo mniej więcej. Tak. Ale to w zasadzie jest ten design na tyle spójny, że trudno je pomylić rzeczywiście z jakąkolwiek inną marką. Podstawowa wersja, czyli Vivo S15, bazuje na Snapdragonie 870 z bateryjką 4500 i z ładowaniem 66-watowym. Wyświetlacz to jest AMOLEDowa jednostka 6,62, Full HD pracująca przy 120 Hz. Pamięci. 128 albo 256 i 8 albo 12 giga RAM-u i aparaty fotograficzne 64 plus 8 plus 2 z tyłu i 32 megapiksele z przodu. Ceny. Są trzy wersje, 8128, 8256 i 12256 i kosztują, oczywiście przeliczając z juanków, 1760 kilka, 1965 i 2160. Tak by było po przeliczeniu na złote. Telefon poznacie po tym, że jest bardziej kanciasty z tej pary. Ma płaski tył, płasko ścięte boki, ale kolory i ogólny jakby zarys telefonu jest identyczny jak w przypadku S15 Pro, który dla odmiany ma bardziej zaokrąglone boki, bo i tył trochę zachodzi w nich na boki i front, szkło wyświetlacza również trochę zagięte, zachodzące na boki. Natomiast oprawka aparatu wygląda w zasadzie identycznie. Trzeba by było się tam mocno przypatrywać, żeby dostrzec jakieś różnice. Natomiast aparat jest jednak trochę inny, bo ma główną matrycę 50, szeroką 12, no i dwójeczkę. Oczywiście główna nadal ze stabilizacją. Ekran ciutkę mniejszy, 6,56 cala. Ale ciągle Full HD 120 Hz w roli serca Dimensity 8100. No i tutaj jeszcze kolejna różnica się pojawia, mianowicie w typie pamięci RAM. O ile podstawka ma DDR4X, o tyle ten Pro ma już DDR5, natomiast pamięci wewnętrzne w obu modelach to są UFS 3.1. Bateria ma 4500 w modelu Pro i 80-watowe ładowanie. No i moi drodzy, ten model występuje już tylko w dwóch wersjach, 8256, 12256, przeliczając tam za 2230, 2430. O, ten drugi wychodzi. I tutaj ta różnica w ładowaniu może się wydawać wysoka, ale tak naprawdę to ładowanie jedno i drugie jest dosyć fajne, także nie ma tutaj się co przejmować jakby, że w niższym modelu jest o te 20 watów niżej, bo to będzie i tak bardzo szybko ładowało. Tak, i to, tu są różnice na minutach w zasadzie. Nie wiem, jak komuś robi różnicę, czy się ładuje telefon 20 minut, czy pół godziny, no to okej, to można się spierać, że to jest kolosalna różnica, ale myślę, że teraz to dopiero wrażenie na nas zrobi, jak telefon się w 5 minut naładuje do pełna. No pewnie tak, przy czym nadal jest bardzo wielu użytkowników, którzy wolą jednak ładować standardowymi ładowarkami ze względu na zużycie baterii. Może tak, no nie wiem, ja już na tym szybkim ładowaniu jadę dość długo z jednym smartfonem i prawdę mówiąc nie zauważam, żeby mi się coś złego działo, a ładuję tą baterię totalnie na rympał. Niedbale, jak popadnie, kiedy mi się zbierze, raz szybko, raz wolno. Whatever. I nie widzę, żeby trzymała krócej niż na początku. Także pewnie jakiś tam spadek tej wydajności baterii jest w czasie, ale myślę, że tak w okolicach roku to jeszcze nic nie odczujecie. Może jakbyście zaczęli dokładnie mierzyć ze stoperem, to coś tam zauważycie. Natomiast tak w normalnym użytkowaniu ja przynajmniej nie odczułem, żeby dobra, może nie wiem, czas pracy się skrócił o 5-10 minut. Może tak. Ja nie mówię, że nie, ale nie czuć tego, nie zauważasz.
Niebrzydkie smartfoniki to wersja podstawowa w ślicznym błękiciku jest, ta wersja z Pro jest czarna, widzę. Nie opakowałem, w związku z tym nie wiem, czy więcej kolorów nie ma. Widziałeś jakoś więcej Jest jeszcze kolorów? czarny taki czarny, ale taki z połyskiem, takim diamentowym jakby, z takimi Okej. taką strukturką trochę jak papier ścierny. Też fajnie Okej. można wyglądać, no na żywo nie widziałem, więc wam nie powiem. Ale może to fajnie nawet być. Dobra, przechodzimy w takim razie do kolejnych Vivo i kolejnym modelem, o którym powiemy Wam w tym tygodniu, jest Vivo i72T. I to jest smartfonik na Dimensity 700, w związku z tym już mniej więcej to wiecie, że to sytuuje go na określonej półce cenowej, z IPS-owym wyświetlaczem 6,58 w Full HD pracującym przy 60 Hz, z bateryjką 6000 mAh, także imponująca bateria, ale ładowana tylko 18 watami, z pamięcią 128 plus 8 giga RAM-u i z aparatami fotograficznymi z tyłu 50 plus 2, z przodu 8 megapikseli. Smartfonik w zasadzie budżetowy, ale też całkiem sympatyczny, jeżeli chodzi o wygląd. Dimensity 700 daje mniej więcej określony standard funkcjonowania, także jest to smartfon, który powinien całkiem fajnie działać, szczególnie, że tutaj Vivo nie poskąpiło RAM-u, jest 8 giga, aż w związku z tym powinno być całkiem fajnie. Karty pamięci pewnie Was ucieszą, dlatego że 128 dla kogoś, kto rzeczywiście lubi mieć multimedia na smartfonie, to jest troszeczkę mało, szczególnie, że zostaje z niego tak w okolicy setki pewnie, setka z hakiem prawdopodobnie w momencie, kiedy jest zainstalowany system i aplikacje dodatkowe. W związku z tym ta dodatkowa karta pamięci Was pewnie ucieszy. No na pewno nie zawadzi. Ja tylko dodam, że cena tego nawet mocniejszego modelu 8256 to jest w okolicach 1000 zł, oczywiście licząc z juanów, a warto jeszcze zauważyć, że jest to prawie że bliźniak innego Vivo Y55S. Ciężko znaleźć jakieś tam różnice między tymi telefonami, a może jakieś są, ale ja prawdopodobnie nie znalazłem. W każdym razie telefon oczywiście w Chinach. Tu warto tylko nadmienić, że Vivo pokazało ten telefon, ale jednocześnie odłożyło premierę innego modelu, mianowicie T2 i najprawdopodobniej T2 Pro i T2X. Te modele będą później, przesunięto premierę. Nie wiem dlaczego, może tam ze względu na te covidowe zawirowania, które jednak ciągle są w Chinach, tam ciągle gdzieś ludzie są pozamykani, więc może dlatego, nie mówię, że na pewno, ale... Jest jeszcze jeden śliczniutki model, którego polecam Wam obejrzeć w galerii, to jest Vivo i75 4G, co prawda obsługuje tylko 4G, ale ma chyba rzeczywiście w jakiś sposób niepowtarzalny design ze względu na tylną obudowę wersji niebieskiej. Ja mówię niebieskie, chociaż ona nie do końca jest niebieska. Różowa, fioletowa. Natomiast warto ją rzeczywiście obejrzeć, dlatego że czegoś takiego jeszcze chyba nie było. Jeżeli dobrze pamiętam, były oczywiście rzeczy podobne, natomiast tutaj ten design jest rzeczywiście na plus. Obejrzyjcie koniecznie w galerii. Bąbelki wody w różnych kolorach mieniące się na pleckach. To się Dancing Waves nazywa. Faktycznie fajna rzecz. No nie każdy potrzebuje 5G. Dalibóg, żeby nawet na polskiej prowincji 4G było dobre, to już jest tak, nie? Natomiast smartfonik ma bateryjkę 4050 mAh, pracuje pod kontrolą Helio G96 z AMOLED-owym na szczęście tym razem wyświetlaczem 6,44 w Full HD pracującym, ale też przy 60 Hz. 128,8 jeżeli chodzi o tiery pamięci, 50 plus 8 plus 2 z tyłu i 44 megapiksele aż z przodu tutaj zaszaleń. Ładowanie 44-watowe do tej 4000 mAh bateryjki, co jest dobrą informacją, bo w przeciwieństwie do poprzedniego, który miał pojemną baterię, a kiepskie ładowanie, tu jest znacznie mniej pojemna bateria, ale za to szybsze ładowanie, w związku z tym coś za coś niestety. Cena... Przeliczając niecałe 1200 zł, dokładnie 1185, licząc tym razem z rupii indyjskich, bowiem ten model zadebiutował akurat w Indiach przypadkowo. Wysypały nam się Oppo, seria Reno 8, w trzech zdaje się odsłonach, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, na razie w trzech. Bo Reno 8, Reno 8 Pro i Reno 8 Pro z plusem.
Zacznijmy może od wersji podstawowej, która pracuje pod kontrolą Snapdragona 7 generacji pierwszej z wyświetlaczykiem AMOLEDowym 662 w Full HD pracującym przy 120 Hz. Cieszy mnie to, że jest Corning Gorilla Glass i to właśnie tutaj akurat w wersji piątej. Natomiast poza tym jeszcze pamięci 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 giga RAM-u i aparaty fotograficzne, niestety główna jednostka tylko z elektroniczną stabilizacją obrazu, to jest 50 megapikseli. Towarzyszy jej ósemka do zdjęć szerokokątnych i dwójka do makro, z przodu 32 megapiksele. Ładowanie jest 80-watowe, super VOOC, to które jest Wam znane z marki. Bateryjka 4500 może nie jest największa, ale przy tym szybkim ładowaniu przynajmniej będzie się szybko ładowało. Tak, design, bardzo fajny design, bo tu rzeczywiście wreszcie te telefony się trochę wyróżniają, bo jest bardzo taka charakterystyczna oprawka aparatu fotograficznego, chociaż oczywiście złośliwi powiedzą, że widzieliśmy taką już u Samsunga, no jest podobna, nie ma co się oszukiwać, natomiast nadal wygląda to fajnie, ten telefon można kupić w takiej fajnej też łososiowo-pomarańczowej wersji. Chciałem tylko jedną rzecz malutką sprostować, no, nie malutką, ale akurat podstawowy Reno 8 to mam Mediateka Dimensity 1300, natomiast wedle mojej wiedzy Snapdragona 7, tak jak Jacek powiedział, akurat znajdziemy dopiero w modelu Reno 8 Pro. Ja się nie dziwię, że to się pomyliło, bo przecież dopiero co mieliśmy Reno 7 i nawet, kurczę, nie tak dawno był debiut, ile z miesiąc temu Reno 7 weszły dopiero do Polski, a już mamy... Nie, oczywiście, że tak, ja miałem po prostu złą kartę otwartą. Tak, nie, no słuchaj, przy takiej ilości telefonów w dodatku... Wiesz co, ale to ja muszę kilka innych jeszcze rzeczy sprostować. Wybaczcie, przez te ósemki ja pracuję w tej chwili na laptopie, na którym zazwyczaj nie pracuję. W związku z tym miałem rzeczywiście nie tę kartę otwartą i podstawka ma w dimensji 1300, tak jak mówi Adam, wyświetlacz 6,43 AMOLEDowy, ale 6,43 jest Corning Gorilla Glass, o której mówiłem, ale nie 120, tylko 90 Hz, jeżeli chodzi o odświeżanie. Dobra. Jeśli chodzi o aparaty, to z kolei nie ósemka szerokokątna, tylko 50 plus dwie dwójki z przodu bez zmian 32. Przepraszam za pomyłkę. No ale to w zasadzie nie musimy już opowiadać o Reno 8 Pro, bo powiedziałeś o nim wcześniej. Także na szybko powtórzę tylko Snapdragon 7, OLEDowy ekran 6,62, 120 Hz odświeżanie, aparaty główne 32 i 50, z tyłu dodatkowy 8 i 2 do makro. Jest ten układ autorski Opomary Silicon X, tam zajmujący się obróbką zdjęć, więc zdjęcia mają być według obietnic hiper i w ogóle ojeja. No zobaczymy. 80-watowe ładowanie, jako się rzekło. Znowu mnóstwo wersji pamięciowych. Generalnie podstawka kosztuje tam od 1630 po 1995, natomiast Pro kosztuje od tam 1950 do 2280, przeliczając juanów. Z rzeczy takich w miarę istotnych, na razie mówimy o pamięciach DDR4X i UFS 2.1 tylko niestety. Ja trochę trudno jest znaleźć powód, dla którego ten droższy. To znaczy tak, no jest oczywiście trochę lepszy procesor, jest ten jeden aparat dodatkowy szerokokątny, jest wyższe odświeżanie ekranu, inna przekątna, tak, tutaj to może mieć decydujące znaczenie, ale trochę się zastanawiam, czy właśnie jednak bym się nie zdecydował w tym miejscu na tańszego smartfona, gdybym miał rzeczywiście troszeczkę mniej kasy, to tutaj nie ma aż takiej różnicy, żeby no nie ma. Trzeba się było jakby długo zastanawiać. Wiesz co, jak ktoś przywiązuje wagę do wyglądu, no to podstawka ma potwornie szeroki podbródek z tego, co widzę. No tak. Pro ma węższy, a najwęższy ma Pro Plus, który z kolei w zasadzie jest modelem Pro, tylko że ma procesor Dimensity 800 Max. A reszta z tego, co widzę, w zasadzie taka sama. I nawet tiery pamięci jeszcze się upewnię, żeby... Znaczy wyświetlacz 6,7. Tak. No ekran ma chociażby z racji mniejszych ramek ciutkę większą przekątną. Są dwa tiery pamięci 8256, 12256 w odróżnieniu od modeli omawianych wcześniej, odpadł ten najniższy 128 giga.
i ceny 2400 z groszami do 2606 z groszami. Ja jeszcze powiem, że oprócz tego Oppo pokazało, przepraszam, przejęzyczyłem się, Oppo pokazało Pada R. Nie wiem, kto im tą nazwę wymyślił, ale aż się odruchowo mówi iPad R. Ale nie, Oppo pokazało Pada R. To jest tablet oparty o Snapdragon 680 z ekranem 10,36 cala, niestety LCD-jakiem. 120-hercowy ekran na szczęście. Aparaty 8 z tyłu, 5 z przodu, ale no to w tablecie to tam, kto robi tabletem zdjęcia. Głośniczki stereo. Bateria też taka nie za duża, 700 z 18-watowym ładowaniem. Znowu pamięci DDR4X i UFS, ale już 2.2 na szczęście. Startująco 4.64. Aż po 628, co ma sens. Ceny, moi drodzy, od 850 do 1107 zł, przeliczając z juanów. Do tego można sobie za 300 juanków dokupić rysik, bo ten tablet wspiera rysik. O. I to dla kogoś, kto chciałby ewentualnie się zastanowić nad wyborem nowego tabletu. Natomiast my przechodzimy do kolejnej serii, która miała w tym tygodniu również swoją premierę, mianowicie Redmi Note 11. W serii Redmi Note 11 wyszedł Note 11 SE, Note 11 T Pro i Note 11 T Pro Plus. Trzy smartfoniki, właściwie cztery, bo jest jeszcze jeden tematyczny, ale to o nim później wspomnimy. Zacznijmy od tego najprostszego Redmi w Note 11 SE, którego design mi się bardzo podoba, szczególnie właśnie w wersji w niebieskiej. Jak zobaczycie, znaczy wersja czarna i niebieska ma bardzo podobny design poza kolorem obudowy. Natomiast jest bardzo fajny, dlatego że tutaj Redmi poszło w coś takiego, że ojej, dlaczego mielibyśmy ukrywać wyspę z aparatami, niech ona będzie największa, jaka tylko być może. W związku z tym pojechali szerokim paskiem przez prawą krawędź telefonu i wyspa jest tak naprawdę dwa razy większa niż mogłaby być. Z tym, że sama wysepka z aparatami zajmuje połowę, natomiast jakby wizualnie zajmuje znacznie więcej. Tu chciałem wtrącić się trochę, bo jak sobie spojrzycie na ten telefon, to od razu powiecie z daleka, jakby nie było logo, to, że to jest Poco. No nie, to jest Redmi akurat, natomiast taką stylówę widzieliśmy już u Poco i coś czuję, że te telefony przyjadą do Europy już z logo Poco, a nie jako Redmi. No ale parzyłem. Tak, przy Poco było fajne, oni mieli taką żółto-pomarańczową wersję, która całkiem sensownie wygląda. I ta niebieska to jest też taka jak u Poco, więc ja myślę, że tylko przez, że tak powiem, celowe zagranie żółtego nie pokazali, ale myślę, że to będzie któreś Poco. Nie będę strzelał, które, bo nie ma co plotkować. Ale... A w smartfonie siedzi Dimensity 700, IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala. Full HD wyświetlaczek z 90-hercowym odświeżaniem. Jeśli chodzi o pamięci, to jest 128 plus 4 albo 120 plus 8. Nie wiem, szóstki nie było, nie zauważyłeś gdzieś szóstki? To aż przedziwne zupełnie, powiem szczerze. Nie. Wersje aparatów fotograficznych, znaczy matrycy aparatów fotograficznych, 48 plus 2 z tyłu i 8 z przodu. Ładowanie 18-watowe, 22-watowa ładowarka, oni często dodają tą oczko wyższą, bo najwyraźniej takie są. 5000 mAh bateria, bo tego jeszcze nie wspomniałem, wspominając o ładowaniu, 18 watów. 5000 mAh, nie będzie się króciutko ładowało, ale przynajmniej będzie na troszeczkę dłużej wystarczyło. Coś byś chciał na jego temat? Ceny jakieś czy coś masz może? Już ci mówię, właśnie szukam cen. Oczywiście ceny z juanów 650 i 850 zł za wersję mocniejszą. No i wiadomo, że lepiej to mocniejszą niestety kupić, bo ta z 4 gigami RAM-u to taka sobie będzie. Tak, 8 giga to jest wartość sensowna, natomiast 4 giga RAM-u nie polecam w każdym razie. Note 11 T Pro. Note 11 T Pro, tak, dobrze. Można mówić o Pro Plus przy okazji też do pewnego momentu, bo w dużej mierze te telefony są takie same. Różnią się w zasadzie jedną rzeczą, poza pamięciami oczywiście. No to... Żebyśmy wam nie pomieszali. Tak, oba mają na przykład ten sam procesor, bo tam jest Dimensity 800.
Wyświetlacze to jest 6 i 6 również w obu przypadkach, i w obu przypadkach IPS-owe, Full HD pracujące. I tutaj niespodzianka, bo przy 144 Hz. Mają moje ulubione szkło tym razem Corninga, czyli Gorilla Glass 3, i to mi się bardzo podoba. Natomiast teraz jeszcze jako ciekawostkę podają, co prawda w tej chwili więcej smartfonów obsługuje IP53, nie wszyscy podają, nie wszyscy to certyfikują, no, ale ja ci podam. Ale jest IP53, oni tutaj wspomnieli, w związku z tym warto powiedzieć, że to jest po prostu wspomniane. I teraz jeżeli chodzi o pamięci, to jest jedna z różnic, o których mówił Adam. W wersji Pro jest 128 albo 256 i 6 albo 8 RAM-u, natomiast w wersji Plus jest 128 albo 256 albo 512 i 8 RAM-u. Tak, 8 RAM-u tylko i wyłącznie. To jest rzeczywiście zadziwiające. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej. Nie, aparaty są takie same, akurat 64 z tyłu, 8 szeroka, 2 do makro, z przodu 16, czyli nic porywającego, jeżeli chodzi o fotografię. Natomiast różnią się jeszcze smartfony te bateriami. Otóż model Pro ma baterię 5080 z ładowaniem 67 W, natomiast Redmi 11T Pro Plus, przepraszam, Redmi Note 11T Pro Plus ma baterię mniejszą, 4400, ale za to ze 120-watowym ładowaniem. Jeżeli chodzi o wygląd tych telefonów, no to taki mocno generyczny, równie dobrze mogłoby to być Oppo czy tam Vivo i nikt by się nie jorgnął, jakby podmienić logo. Czytnik linii papilarnych na boku, z rzeczy fajnych jeszcze głośniczki stereo, jest mini jack, jest nadajnik podczerwieni, mają to nowe NFC 3.0, mają równie nowego Bluetootha 5.3. No i w zasadzie tyle. Jakoś mnie te telefony nie podekscytowały za nadto, powiem. Znaczy ja też nie wiem, jak ty do tego podchodzisz. No jeżeli ktoś kupuje, może je oczywiście rozważać. Natomiast tutaj też różnica między Pro a Pro Plus jest taka symboliczna właściwie. Tak, natomiast myślę, że one do nas również dotrą jako Poco, bo są już takie konkretne ploty. Ja nawet spróbuję odszukać, bo nawet chyba o tym pisałem. Będzie to Poco X4 GT i Poco X4 GT Pro najprawdopodobniej. Oczywiście mówię, że to plotka, zaznaczam, ale no, ja bym nie był zaskoczony nawet w najmniejszym stopniu. Natomiast dla miłośników klasycznych anime warto jeszcze wspomnieć, że wersja Note 11T Pro Plus wyszła w wariancie Astro Boy tematycznym. Mm-hmm. Astro Boy to jest taka postać znana miłośnikom japońszczyzny, zarówno z gier, jak i z anime. W związku z tym, jeżeli ktoś bardzo pragnie, to będzie musiał niestety pofatygować się prawdopodobnie z zakupami do Chin. Jest to wersja charakterystyczna ze względu na to, że na tylnej obudowie jest po prostu, nie wiem, czy grawerka, czy... Nie, to nadruk jest. Jeżeli nadruk, to nadruk w takim razie Astro Boya w wersji tej takiej ludzkiej, w wersji troszeczkę bardziej elektronicznej. Niczym specjalnym się tak naprawdę ta wersja Pro nie wyróżnia. No ale cóż, wspominamy, bo jest. Szybkie ładowanie ma i dodam tak jako ciekawostkę, że ta wersja Astro Boy wcale nie ma największych pamięci w gamie, bo ma 8256, a jest najdroższa. Przeliczając z juanów wychodzi 1610 zł. Dla porównania ten sam telefon, ale bez nadruku na pleckach, za to z pamięcią wewnętrzną 512 giga kosztuje 1550 zł. Czyli 6 dych taniej, a macie dwa razy tyle pamięci, więc trzeba wybrać albo obrazek, albo pamięć. A w ogóle cała ta seria startuje od 1000 niecałych 100 zł już. Oczywiście za najbiedniejszy wariant, czyli 628. Jest jeszcze jedna wersja tematyczna w tym tygodniu. Co prawda ja nie jestem wielkim fanem Naruto, ale urządzenie, powiem szczerze, mi się podoba. Urządzenie to jest znany wam GT, Realme GT Neo 3 właśnie w wersji Naruto. Jest rzeczywiście bardzo ładne. Ja tutaj mam akurat takie z pomarańczowymi pleckami, gdzie górna wysepka jest metalowa, duża na całą właściwie szerokość smartfona. Z logo Realme i z logo Naruto, z bardzo fajnymi znaczkami tematycznymi. Bardzo ładnie to wygląda, także poza samymi tematycznymi rzeczami, które będziecie mieli w samym smartfonie,
Są również fajne ozdobniki zewnętrzne, z tym, że niestety smartfon również jest w tej chwili dostępny właściwie Tak, wyłącznie w Chinach, wyłącznie. w chińskich serwisach sprzedażowych, w związku z tym też niestety zakup dla fanów, nie, życie fana nie jest proste Tak. niestety. Technicznie, jeżeli chodzi o wyposażenie, że tak powiem, wewnętrzne, wyświetlacze, baterie i tak dalej, to jest po prostu Realme GT Neo 3, ale w wersji tej z szybkim ładowaniem, czyli ma mniejszą baterię, szybsze ładowanie 150-watowe, czyli wymiatacz po prostu. I cenowo jest jeden tier pamięci 12256, przeliczając kosztuje niecałe 1800 zł, a w komplecie, moi drodzy, dostaniecie pomarańczową ładowarkę, pomarańczowo-czarną, tak jak telefon, pokrowiec, jakiś tam obrazek, zdaje mi się, powerbank, jakąś torbę chyba na to wszystko i jeszcze taką matę chyba do ćwiczeń, mi się wydaje, to jest taka jogowo-fitnessowa jakaś. Widzę, że nasz edytor nie wrzucił. W poniedziałek, myślę, będę miał chwilkę czasu po grzebie i poszukam zawartości zestawu, żeby wrzucić na kartę po prostu, żeby można było na karcie obejrzeć, a nie szukać po chińskich serwisach, co tam w tym zestawie jest. Mam nadzieję, że znajdę. W newsie, który jest podlinkowany w opisie, widzicie zdjęcie właśnie tego zestawu rozłożonego. Mówię, nie wiem dokładnie, do czego ta mata służy, ale zdaje mi się, że to taka jogowa mata był. Whatever. Musicie, bo próbowałem krzaczki ze strony Realme tłumaczyć, ale akurat w tym przypadku nie pykło, nie wytłumaczyło mi, co to jest. Na koniec jeszcze tylko zaznaczam, że w Stanach miały premierę TCL20AX5G i jeszcze jeden 30LE. Nie będziemy o nich gadać, bo to są albo operatorskie, albo na wolny rynek amerykański. W związku z tym nie ma sensu, do Polski na pewno pod tą nazwą nie trafią, mogą trafić. Ja bym jeszcze na sekundę do Realme wrócił, bo Realme jeszcze pokazało fajny tablet, który ma szansę być u nas na rynku, Realme Pad X. Zobaczcie sobie specyfikacje i tak dalej, bo myśmy o nim sporo pisali. Snapdragon 695, 11-calowy ekran 2K, płaska obudowa, cztery głośniki, w miarę duża bateria, w miarę szybkim ładowaniem. Poszczegóły Was odsyłam do podlinkowanego newsa. Jeszcze mam z kroniki towarzyskiej. Jeszcze pomęczymy Realme, co prawda tylko akcentuję, bo to kompletnie nas nie obchodzi. Narzo 50 5G i Narzo 50 Pro 5G pojawiły się w Indiach. Tamta seria jest oferowana. O nich nie chciałem właśnie nie mówić, co, ze względu na to, że to po prostu właściwie wspominam jest specyfika indyjska. Dokładnie, wspominam, jak ktoś jest bardzo zainteresowany, to znowu link w opisie. W Azji się pokazały dwie Motorola, również link w opisie, bo one do nas nie trafią, więc, bo to są tak naprawdę lokalne jakieś tam warianty, nie ma o czym wspominać. Jeszcze o jednej rzeczy zapomnieliśmy, moi drodzy, OnePlus Nord 2T jest już oficjalnie, ale nie wiem, czy ja chcę o nim gadać, bo prawdę mówiąc nie bardzo jest o czym, szczerze mówiąc. Dimensity 1300, AMOLEDowy na szczęście ekran 6,43 cala, czyli nie za duży, 90-hercowe odświeżanie z Gorillem 5, 32 z przodu, aparat z tyłu 50 plus 8 plus 2, czyli totalny standard, bateria 4500 z ładowaniem 80-watowym, dobrze mówię, i cena za wariant 828 400 euro, 12256 500 euro, czyli jakieś 1852 320 zł. Kto bardziej zainteresowany, niech sobie poczyta. I tylko kronikarsko do globalnej dystrybucji trafił też OnePlus Nord CE2 Lite. O nim już żeśmy mówili, więc nie ma co powtarzać. Nic, prawdę mówiąc, ciekawego. I tyle by było na dzisiaj. Życzymy Wam miłego weekendu, w miarę miłego, na ile przy takiej pogodzie można mieć miły weekend, ale myślę, że znajdziecie sobie odpowiednie rozrywki i odpowiedni rodzaj odpoczynku, żeby spokojnie zupełnie wypocząć przez te 2 dni, przynajmniej dla tych, którzy mają wolne. Ci, którzy wolnego nie mają, współczujemy Wam serdecznie. Niemniej, no cóż, jak kto sobie pracuje, tak się wyśpi. Taki live. Wszystkie... Ja też ma urlop, a siedzi i nagrywa film z nami. Więc... Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, że z nami byliście. Cześć. Serwus, trzymajcie się.